Święte Państwo. Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych gości, przede wszystkim publiczność. Witam naszych specjalnych gości reprezentujących polskie chaptery, tak? Polskie chaptery ruchu Zeitgeist. Ja nazywam się Mikołaj Jakubsa-Suszczewski. Będę prowadził to spotkanie i reprezentuję Zespół Analizy Ruchu Społecznego, który od dłuższego czasu, od dwóch lat, stara się organizować tego rodzaju spotkania, zapoznawać opinię publiczną z różnymi organizacjami, z różnego rodzaju ruchami społecznymi. Prowadzimy sami również badania i regularnie organizujemy tego rodzaju seminaria. Bardzo się cieszymy, że zechcieliście wziąć udział w tym spotkaniu. No i liczymy na ciekawą dyskusję. Naszymi gośćmi dzisiaj są Paweł Rychter z Trójmiasta, Łukasz Jagodziński z Wrocławia, z Warszawy, przepraszam, i Jacek Jasiek Łuszczyki, przepraszam, najmocniej z Warszawy. Także witamy Was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo miło. Cześć. Proszę Państwa, przechodząc od razu do meritum, chciałbym dwa słowa powiedzieć na początku. Otóż zagaić to spotkanie. Otóż ruch Zeitgeist najbardziej znany jest z dosyć prowokacyjnego filmu Petera Josepha. Filmu, który obejrzały bez mała, można powiedzieć, miliony ludzi. To, powiedzmy sobie szczerze, dosyć pardonowy atak na, między innymi na chrześcijaństwo, a zarazem wyraz skrajnie spiskowej teorii na różne ważne, właściwie tematy związane najogólniej rzecz biorąc ze współczesną polityką. Ruch Zeitgeist, podkreślmy to wyraźnie, dystansuje się jednak do poglądów jego autora. Wasz ruch często oskarża się o technologiczny utopizm, o anarchizm, o fałszywą apolityczność i antydemokratyczny charakter. Dyskredytuje się wasze przedsięwzięcie jako przejaw przedziwnej syntezy popkultury, New Age'u, teorii spiskowej, a także niektórzy podkreślają skrajną niekompetencję w sprawach ekonomii. To tylko na początek. Jednak przedstawiciele ruchu często podkreślają, że te wszystkie zarzuty w istocie utrudniają dostrzeżenie właściwego przekazu. Z naszego punktu widzenia jesteście właściwie unikalnym ruchem wpisującym się w tradycję polskiego pozytywizmu, który tutaj jeszcze raz odwołując się do pewnego akademizmu, mówiąc językiem psychoanalizy, w pewnym sensie walczycie z własnym ojcem, czyli właśnie Peterem Josephem. Co jest zatem prawdą, a co mitem? Jakie wielkie projekty planujecie? Na czym miałaby polegać zmiana świadomości, której jesteście rzecznikami? Jeszcze raz bardzo serdecznie Was witam. No i pozostaje Wam tylko ustosunkować się do tych przerażających argumentów. Dziękuję bardzo za to bardzo mocne wstąpienie tutaj jest początkowe. Na pewno będzie łatwiej nam zainteresować ludzi tymi tematami, którymi się interesujemy po tym, po tego typu wstępie, ponieważ tak jak mówiłeś, bardzo dużo mitów wokół tego całego ruchu narosło wokół idei, którą promujemy i dzisiaj ja mam nadzieję troszeczkę rozwiać te mity, troszeczkę przybliżyć ten rzeczywisty projekt, o którym mówimy już od kilku ładnych lat, od ponad czterech. Między innymi poprzez prezentacje, które Wam tutaj pokażemy, a także przez możliwość dania Wam głosu i żebyście mogli zadać pytania, na które postaram się jak najkompetentniej odpowiedzieć. Coś tu więcej dodać, teraz zarządzam, że troszeczkę zamurowało. Ja myślę, że bardzo dobrym wstępem do dyskusji, do podjęcia dalej tej dyskusji będzie nasza dzisiejsza prezentacja i może nie zmykając, przejdźmy od razu do niej. Wtedy mam nadzieję, że Państwo troszeczkę zrozumieją nasz powód i pytania może będą bardziej konkretne. Więc może nie zmykając,
Zacznijmy od prezentacji Petera Josepha, o tym, go tak przewrotnie nazwałeś tutaj tym ojcem, od którego chcemy się odciąć. Czy tak rzeczywiście jest, no to będziemy mogli tu porozmawiać po tej prezentacji. Teraz zapraszamy do prezentacji.